uroczystość Wszystkich Świętych doszliśmy do tego momentu w roku, kiedy zatrzymujemy się. To jest moment zatrzymania. I sama ta uroczystość jest, jak nazwa mówi, o świętowaniu Wszystkich Świętych. I tych kanonizowanych, i tych nieznanych nam być może. Dlatego idziemy też wtedy na groby, bo tak naprawdę nie wiemy, ale wierzymy, że wielu z tych zmarłych, przy których grobach jesteśmy, są ludźmi już zbawionymi, czyli świętymi. Ta uroczystość dotyczy nieba, tej rzeczywistości, którą nazywamy niebem, wszystkich zbawionych. To jest część Kościoła, bo zaraz następnego dnia świętujemy inną część Kościoła. Jest to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, to znaczy tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, natomiast oczekują na to tej rzeczywistości, którą nazywamy czyśćcem. Potrzebują oni czasu do tego, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. I tutaj z tym tematem wiąże się temat też odpustów. Nie tylko naszego chodzenia na cmentarze, ale pewnie słyszeliśmy o tym, że w dniach od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy tylko za zmarłych, pod zwykłymi warunkami. To znaczy bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej, brak przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego i nawiedzenie cmentarza i modlitwa choćby myślna w intencji naszych zmarłych. I każdego dnia można uzyskać jeden odpust. Ale co to takiego jest ten odpust? Słyszymy o tym często, a ta rzeczywistość jest bardzo powiązana choćby właśnie ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Jak wiemy, nasze grzechy są gładzone w sakramencie pojednania, ale czym jest w takim razie odpust? Odpust to jest uleczenie konsekwencji tych grzechów, bo przecież grzech przynosi konsekwencje. Powiedziałbym, taka teologia klasyczna nazywa to karą za grzechy, że Pan Bóg przebacza nam grzechy co do winy, ale dopuszcza karę za grzechy. Ale ta kara czymże jest? Jakże ją rozumieć? To są właśnie konsekwencje grzechów, które na nas jakby spadają, które są naturalne w tym wypadku. Dając pewien przykład, jeśli ktoś uderzy w czyjś samochód, doprowadza do stłuczki, to ja mogę tej osobie przebaczyć to, że tracę czas, że całe to wydarzenie się wydarzyło. Przebaczając tej osobie to, że się zagapiła i uderzyła w nasz samochód, jednocześnie są konsekwencje tego, to znaczy jest samochód do naprawy. I ten obraz nam pokazuje, czym są odpusty. Odpust to jest, że Pan Bóg wkracza również w tę dziedzinę ze swoją łaską, w tę dziedzinę skutków naszych grzechów. Że co do winy, one są nam przebaczone w sakramencie pojednania, ale skutki tych grzechów zostają. Kiedy jesteśmy jakoś pokłóceni z innymi, kiedy grzeszyliśmy w ten sposób, że nie udało nam się budować dobrych relacji z ludźmi, to zostawia skutki. To zostawia skutki, że mamy słabe te relacje, że nie umiemy przebaczyć, że jest trudno przebaczyć, że trudno się pogodzić. To są skutki grzechów, że chociaż chcemy dobrych relacji, to ich nie mamy. To jest jeden z przykładów tylko. Ale warto sobie go wziąć też do serca i zobaczyć, w jaki sposób ja mogę współpracować z tą łaską odpustu. Bo ten odpust w tych dniach listopadowych ofiarujemy za zmarłych i tylko za nich możemy ofiarować ten odpust. Ale wiele innych odpustów w ciągu roku, które możemy uzyskać, możemy też ofiarować za samych siebie, właśnie prosząc Boga, by leczył w nas skutki naszej grzeszności, tego, co robimy przeciwko miłości, miłości Pana Boga, miłości bliźniego. Kiedy więc będziemy w tych dniach i na cmentarzu, wspominając naszych krewnych, naszych bliskich, naszych przyjaciół, kiedy będziemy świętować i wszystkich świętych, tych, którzy już cieszą się w niebie z Bogiem, wpatrują się w Jego oblicze nieustannie, i tych, którzy oczekują, patrzmy też na naszą historię życia i na to, jakimi my chcielibyśmy stanąć przed Bogiem w tym dniu, który jest przed nami, w dniu, w momencie, w którym my będziemy odchodzić z tego świata. I warto się zatrzymać i warto reflektować w tym czasie, ponieważ ta refleksja może nam pomóc przewartościować wiele rzeczy. W tym świecie, który pędzi, który dba o różne rzeczy, ale powiedzielibyśmy bardzo powierzchowne często,
O tym mówi i zachęcam do lektury najnowszej encykliki papieża Franciszka o ludzkim i boskim sercu Jezusa i o tym, że w tym świecie, w którym właśnie jest tak dużo powierzchowności, tak dużo wrażeń tylko, a nie ma głębi, papież zaprasza, byśmy weszli w głębie, czyli weszli do serca. I te święta, i 1 listopada, i 2 listopada, kiedy modlimy się za naszych zmarłych, ofiarujemy za nich odpusty też, Eucharystię, warto, żebyśmy też nad sobą reflektowali, nad naszym własnym życiem, nad naszym przemijaniem na tym świecie, bo taka jest nasza rzeczywistość. To życie doczesne przemija i przemienia się potem w życie wieczne. Abyśmy rzeczywiście mogli przewartościować, znaleźć inny, głębszy sens tego, kim jesteśmy, co robimy, jacy jesteśmy na tym świecie. Nie jesteśmy tu przypadkowo. Pan Bóg nas tu stworzył, uczynił i wprowadził w ten świat. Dał nam życie tutaj przez naszych rodziców, tak? I nadał temu życiu sens. I takie momenty na styku życia i śmierci, kiedy jesteśmy na cmentarzu, mogą nam bardzo pomóc w tym, byśmy zobaczyli, kim my jesteśmy. I że tak naprawdę w tej śmierci, której się przyglądamy, którą jakoś rozważamy i patrząc na groby, świętując wszystkich świętych, ale też patrząc na nasze życie, w tej śmierci tak naprawdę chodzi o życie. Bo wierzymy, że życie będzie trwać wiecznie. Ono tylko się zmienia. I po tej stronie, w naszej doczesności, ono jakby przemija. Widzimy, że przemija. Nasze ciało się starzeje, ale nasz duch jest wiecznie młody. I on będzie żył zawsze. Warto byśmy o tym pamiętali, przechadzając się, spacerując po cmentarzu, po grobach naszych bliskich. I warto byśmy reflektowali właśnie o tych sprawach, które są sprawami życia, chociaż dotykają tematu śmierci. Kłaniamy się Państwu, Leszek Józefacki, Izydor Moczkowski, ja Stanisław Piotr Gajda. Jak co roku spotykamy się przy bramie starego cmentarza, aby przejść się alejkami i zwrócić Państwu uwagę na osoby, które tu są pochowane, które wyznaczają historię tego miasta. Cmentarz to jest takie muzeum pamięci i miłości oczywiście. Poszczególne nagrobki to są takie opowieści, małe opowieści o ludziach, którzy są tutaj pochowani. Poczynając od całego kształtu nagrobka, świadczącego o guście, o kulturze zamawiającego, jak poprzez szczegóły, poprzez detale, które... Inskrypcje, które budują opowieść o tym miejscu. I dzisiaj właśnie chcieliśmy się przejść po cmentarzu i zwrócić Państwa uwagę, jak bogata symbolika jest tych nagrobków i jak wiele znaczeń się kryje w tej formie, która zaklęta została przez artystę albo rzemieślnika w kamieniu. Zapraszamy na jesienny spacer po Piotrkowskiej nekropolii.
Zaraz przy wejściu, po przekroczeniu bramy cmentarnej, jeżeli spojrzymy w lewo, widzimy nagrobek Cecylii Skossobudzkich Ostromyśleńskiej. Bardzo charakterystyczny pomnik, zawierający wszystkie cechy rzeźbiarskiego potraktowania tematu pamięci. Symbol pnia ściętego. Jest to właśnie te symbole, czyli kopiec usypany z kamieni, na tym kopcu stoi ścięte drzewo. Drzewo bardzo często powtarzające się w tych nagrobkach, tak. Symbolizujące przerwane życie skończone. Ma obcięte konary. Po korze możemy się spodziewać, że jest to dąb. Na pewno. Pień dębowego drzewa ścięty, poobcinane konary, na jednym z nich na dole wieniec, a od dołu widzimy pojedyncze listki bluszczu pnące się do góry, a tam wijący się wąż. Symbol nieśmiertelności, bluszcz. Tak. Trwania. No i ten symbol węża, który się wspina, i symbol grzechu. Ale zwrócić trzeba uwagę też na ten wieniec, tutaj taki swobodnie zawieszony na rogu tego nagrobka. Też często powtarzający się taki symbol w nagrobkach. Rzeźbione to jest w piaskowcu, tak. Bardzo takim przyjaznym tworzywie, miękkim i pozwalającym na precyzyjne oddanie, tutaj w tym wypadku kwiatów, symbolu takiej nieśmiertelności. Tam w środku nawet jest poidełko dla ptaków, tak. Żeby przysiadły sobie żywe ptaki. I w tych wieńcach zobaczycie Państwo, pokażemy Państwu, jak nieraz dużo pracy artysta rzeźbiarz poświęcił na realny kształt tego wieńca, kwiatów, wstęgi wijące się w powietrzu. Pokażemy Państwu. To jest przykłady sztuki rzeźbiarskiej wysokiej klasy, chociaż trzeba powiedzieć, że w rzeźbie nagrobnej nie liczy się oryginalność. Nie ma czegoś takiego jak pojęcie plagiatu. Po prostu jeden wzór, który został wypracowany, zamówiony, często jest ulepszany, modyfikowany, poprawiany, ale często się powtarza, wchodzi po prostu w ten kanon gustów społeczeństwa. Piotrze, jak zaczęliśmy tym wieńcem, to może przejdźmy do następnego pomnika. Pokażemy Państwu inne kwiaty, jak też na innych pomnikach rzeźbiarze to zrobili. Prowadź. No, bardzo typowy nagrobek też zaraz blisko bramy wejściowej po lewej stronie. Jana Augustynowicza. Na kopcu z głazów skalnych stoi krzyż zbity z konarów drzewnych, opleciony bluszczem. Tak, cały. Bluszcz często się powtarza. To jest ten symbol takiej nieśmiertelności, trwania. Tak. Ale proszę zwrócić uwagę w tym nagrobku, ile jest tych elementów. Szczególnie kwiatowy, bo i kwiaty maku i pąki maku, symbolu wiecznego snu. Tutaj na tych słupkach podtrzymujących łańcuch też roślinne motywy również. Różyczka. Ścięta róża położona, tam makówki, tam bluszczu, gałązki. Bluszcz. Tu na grobku też tu gałązka, nie wiem co to jest, to ja przyznam się, że nie. I Piotrze, zwróćmy uwagę na to, że mówiliśmy Państwu, kiedyś, gdy ktoś umarł, zaznaczano zawiadowca z kolei warszawsko-wiedeńskiej. I możemy od razu wiedzieć, że pan Jan Augustynowicz był zawiadowcą stacji drogi żelazno-wiedeńskiej i jeszcze mamy wpis, walczył za ojczyznę. Mhm. No mówię, no każdy nagrobek to jest opowiadanie, to jest historia. Jeżeli odpowiednio, umiejętnie się wpatrzymy w ten nagrobek, to zaczynamy odczytywać to, co jest ważne i istotne. I tu Piotrze... Tutaj jeszcze wieniec ścierni okalające. Nieczytelne zdjęcie pana Jana. Ale również, jak będziecie Państwo oglądali ten obelisk, to jest Józef. Wycięte litery. Tutaj właśnie zwróćmy uwagę, że jedna z najbardziej zasłużonych pracowni kamieniarskich należała do rodziny Karbowskiej. Oleje Cmentarne 4. Właściwie od samego początku cmentarza. Tak. Bo Stanisław Karbowski. Najstarszy z rodu. Od początku właśnie zarządcą cmentarza, tak. I długie lata.
I potem Władysław... Ale on potem... nie znaczył swoich grobów, Piotr. Nie, bo groby na początku nie były w ogóle znaczone. Tak. To nie było tej inskrypcji, że to... Senior Stanisław. Ale prowadził ten zakład. Potem Władysław, najstarszy syn... Syn przejął interes po tacie. Rozbudował. Władysław uważał się za artystę, za rzeźbiarza. I o Władysławie w dokumentach pisało się rzeźbiarz. Rzeźbiarz. Spotykamy Władysław Karbowski, rzeźbiarz. Mamy kilka przykładów jego nagrobków, które wyszły spod jego dłuta, niezwykle starannie wykonanych i z dużym kunsztem. Chociaż ten nagrobek Józefa... A Józef to był najmłodszy z braty i Władysław go przysposobił do zawodu i Józef prowadził ten zakład firmę pod nazwą Józef Karbowski. Nazwa firma się była zarejestrowana jako Józef i na pomnikach, jak znajdziecie Państwo wyrzeźbione imię Józef, to nie oznacza imię, tylko to oznacza nazwę firmy. Mhm. Józef Karbowski, Aleje Cmentarne 4. Trzecie pokolenie. Kamieniarzy piotrkowskich, rzeźbiarzy w sumie należałoby mówić. Najbardziej Władysław był najbardziej kreatywnym w tej rodzinie. Za takiego się zresztą uważał i no on nawet nie przyjmował jakichś nagrobków, które tam były za proste i nie odpowiadały jego ambicjom, to on po prostu nie wykonywał. On brał się za jakieś większe realizacje takie z pełnymi rzeźbami. Ale to jest, no mówię, jeden z najstarszych zakładów kamieniarskich w Piotrkowie naszej rodziny. No bo poza tym to sprowadzano nagrobki z Warszawy przede wszystkim. Zapraszamy Państwa dalej alejką do kolejnego pomnika. Tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na grób rodziny Braulińskich. Współczesny nagrobek postawiony na starym grobowcu, ale nagrobek mający bardzo ciekawą symbolikę. Mamy tu dwie płyty, świat żywych, świat umarłych i te dwa światy łączy belka, ale łącznikiem po środku tej belki jest symbol Chrystusa, biały krzyż. Jezus łączy świat żywych i świat umarłych. Bardzo ciekawa symbolika i forma też. Prosta, ale bardzo wymowna. Bardzo wymowna. Właśnie na cmentarzu taka lakoniczność też jest istotna i ważna. Ale to jako chcieliśmy Państwu pokazać, że ta symbolika nieraz jest prosta w przekazie, ale bardzo ciekawa. Wymowna. No. Zapraszamy dalej. Pokazywaliśmy krzyż z obciętymi ramionami dębu, natomiast tu mamy złamany pień potężnego dębu, ale również konary są złamane, kruchość życia, przemijalność i chwilowość. Konary obłamane, pień obłamany na gołym kawałku dębiny, krzyż i na konarze zawieszona tarcza inskrypcyjna na kole, a na nim tarcza i na tej tarczy mamy inskrypcję dla świętej pamięci Marianna Skamińskich. Też często powtarzający się motyw właśnie złamanego drzewa, czyli symbol przerwanego życia. Życia nagle. Też zwrócić uwagę na piękny napis: żyłam, bo chciałeś, umieram, bo każesz, zbaw, bo możesz. Tak, to mąż pani Marianny Sporny. W połowie głównej alei po lewej stronie znajduje się bardzo interesujący pomnik Tytusa Chliczkowskiego. Postać jest w ogóle bardzo interesująca, bo Tytus Chliczkowski był sędzią Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Ale poza tym, o czym mówi na nagrobku wyryta lira na tle kartki zwiniętej papieru, mówi o jego zainteresowaniach, bo Tytus poetą był. W wolnych chwilach pisał wiersze i to podobno dosyć składne, ale było to jego hobby, pasja. Ale sam nagrobek, tutaj właśnie symbol tej liry i kartki papieru, wskazującej na zainteresowania zmarłego, a wyżej plakieta ze zdjęciem otoczona
wieńcem liści dębu, a liście dębu symbolizowały siłę, ale i cnoty obywatelskie. No i dalej obelisk krzyżem. I owinięty pięknie wyrzeźbionym wieńcem kwiatów na obelisku na szczycie, oczywiście piramida, pomnik trzypoziomowy, dwa propos, w sumie to sześciany, i na wywyższeniu stoi piękny rzeźbiony obelisk z dwoma wieńcami i ze zdjęciem Tytusa Chryczkowskiego. Dzieło rzeźbiarza warszawskiego. Z pracowni. Pleckiego? Płeckiego. Z ulicy Dzikiej, a ulica Dzika słynęła z zakładów kamieniarskich usytuowanych właśnie. Przy ulica Dzika chyba niedaleko Powązek się znajduje. Pomnik otoczony sześcioma małymi obeliskami z urnami żeliwnymi. Uszkodzone co prawda są urny, ale... Wymaga remontu. Na pewno. Ale jest to jeden z bardziej interesujących pomników właśnie z tą symboliką. Zwracamy uwagę na tą rzeźbę, Piotrze, przewróconej liry. No, położonej. Położonej liry, tak. Pan sędzia Chryczkowski na bocznej ścianie, pierwsze piętro pomnika, ma wyryty cytat z Psalmu III. Był sędzio. W wiecznej pamiątce będzie sprawiedliwy. Werset Psalmu III dla sędziego Chryczkowskiego. Chodźmy dalej. No, będąc na starym cmentarzu, nie sposób pominąć tego pomnika. To taka perełka, pełna rzeźba z pracowni Zagórskiego Sosnowca. Pełna znaczeń symboli, bo przedstawia skrzydlatego anioła śmierci z kosą, tym symbolem przerwanego życia, ale jest i klepsydra, symbol upływającego czasu, i urna, która symbolizowała, jest atrybutem inteligencji, prawości i uczciwości. Chronos to starzec z długą brodą, ze skrzydłami i z kosą, symbol nieubłaganego czasu. Każdy z nas ma określony tylko czas życia. I on wyznacza chronos, do kiedy to nasze życie ma trwać. Klepsydra, czas mija, piasek się przesypuje i tak nasze życie upływa, by nagle przerwać tą nić życia. Rzeźba bardzo pięknie wykonana przez sosnowickiego rzeźbiarza. Twarz pełna smutku, dokładna, refleksji. Pełna smutku. W oczach widoczne źrenice, na czole widoczne u starca zmarszczki. Długa broda pofalowana, dłonie z widocznymi paznokciami. Bardzo pięknie wyrzeźbiona postać Chronosa. Grób rodziny Pomian-Wolskich, obok kaplicy Itnerów. Chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Bardzo popularną formą pomnika na cmentarzu w Piotrkowie jest obelisk. Obelisk symbolizuje promień światła, promień słońca, coś, co zmierza w kierunku nieba. Więc to życie, które uchodzi właśnie do nieba. Czworościenna bryła zwężająca się, słup zwężający się ku górze, i na szczycie jest piramida. Piramida, która przyszła do nas z Egiptu, i obelisk przyszedł do nas z Egiptu, bo tam był związany z symboliką boga Re. I to jest łączność życia ziemskiego z boskim. Piramida, symbol łączności z niebem, uduchowieniem. Różne mamy obeliski w naszym cmentarzu. Mamy z różnych materiałów, bo tak, i granit, bo i piaskowiec. I różnej wysokości. I marmur. Tak, różnego kształtu. Ale obelisk jest symbolem, który przywędrował z Egiptu do Rzymu. Rzymianie stawiali pierwsze obeliski dowódcom i zwycięskim wojskom, bohaterom wojennym, a potem dotarł do Europy i znajduje się również w miejscach. Stał się bardzo popularny w Europie, zwłaszcza po chyba I wojnie światowej. Nawet Remarque napisał powieść zatytułowaną Czarny obelisk. Nie jest to oczywiście
powiedzieć o budowaniu obelisku, no ale w jakiś sposób też. Zatrzymaliśmy się przy grobie postaci bardzo ważnej dla historii tego cmentarza, Jarosław Orzyński, który jest autorem przewodnika po starym cmentarzu. Jarosław Orzyński całe swoje życie historyka poświęcił naszemu cmentarzowi, ochronie pomników, ratowaniu starego cmentarza. Pracował w Biurze Konserwatora Zabytków. Był historykiem, archiwistą i opiekował się naszymi pomnikami. Był również autorem pierwszej książki o cmentarzu katolickim, Stary Cmentarz Rzymskokatolicki w Piotrkowie, w 1992 roku. Potem ukazały się następne książki, ale ta jest profesjonalna, z bibliografią, perfekcyjnie, profesjonalnie napisany pierwszy przewodnik. Również opracował pierwszą mapę naszego cmentarza i oznaczył, jak mówiliśmy Państwu, te kamienie z numerami kwater. Cmentarz ma swoje kwatery, ma numerację, oznaczone rzędy. Dzięki właśnie panu Orzyńskiemu oraz Łowowi to wszystko jest do tej pory zadbane i czytelne. Zapalimy świeczkę dla pana Jarosława, który bardzo wiele zrobił dla historii naszych piotrkowskich powązek. Małych powązek. Małych powązek piotrkowskich. Zatrzymujemy się przy też bardzo charakterystycznym pomniku. Takich pomników jest kilka na cmentarzu. To są pomniki na dzieci, małych dzieci. I często na steli nagrobnej ustawiona jest rzeźba, pełna rzeźba, ta z piaskowca. I tu mamy taki przedstawiająca przykład. Znoszącego się do nieba chłopczyka. Pięknie wypracowane chmury, które unoszą się ku niebu. I na tych chmurach postać dziecięca, ale jeszcze zwróćcie Państwo uwagę na oczy. Oczy zwrócone ku niebu i krzyż zwrócony ku niebu. Z inną postacią kojarzoną ze stelą dziecięcą to aniołki. Małe aniołki lub oryginalne rzeźby, tak jak tu. Pokazywaliśmy Państwu rzeźby dzieci psarskich. Nie psarskich, pana Jordana Kańskiego. Kańskiego, dzieci robione przez Cęglera w Warszawie. Tak, tu jest również postać dziecięca unosząca się ku niebu, małego Ignasia Jakowskiego, który przeżył 3 lata i Bóg go zabrał do siebie. Tam jeszcze w ręku trzyma taki wieniec z kwiatów zasuszających się. Paradoks polega na tym, że chłopczyk wznosi się na kamiennym obłoku, czyli tak. Łączenie lekkości i trwałości. No. Przepiękna rzeźba. Karbowskich oczywiście. Moglibyśmy opowiadać jeszcze o tych nagrobkach bardzo wiele czasu, bo jest o czym, natomiast no, namawiamy Państwa, jak będziecie przechadzać się po alejkach cmentarnych, żebyście Państwo zwrócili uwagę na tą bogatą, niezwykle symbolikę tych nagrobków, z których każdy jest opowieścią, który każdy zawiera sobie jakąś historię o ludziach, którzy tutaj zostali pochowani, którzy tutaj zostali, ale o których pamiętamy i dzięki naszej pamięci oni ciągle żyją. A ja chciałem Państwa zaprosić do wzięcia udziału w kweście, która będzie w Święto Zmarłych. My również będziemy kwestować, by każdy miał maleńką cegiełkę w renowacji tych przepięknych pomników, które jeszcze pozostały na naszych piotrkowskich powązkach. Bądźcie Państwo hojni. Do zobaczenia.